Grażyna Torbicka zaskoczyła na gali polityki. Spodziewaliście się takiej kreacji? Grażyna Torbicka, jedna z największych osobowości telewizyjnych, poprowadziła we wtorek, 17 stycznia 30 roku, galę wręczenia paszportów polityki 2023. Znana z niesamowitych kreacji dziennikarka i prezenterka tym razem zaskoczyła widzów. Podczas jubileuszowej gali wręczenia nagród kulturalnych postawiła na modny minimalizm. Grażyna Torbicka, 63 litry, to nie tylko wielka gwiazda telewizji, ale jedna z największych ikon stylu w Polsce. Od lat nieodmiennie zachwyca urodą i gustownie dobranymi stylizacjami. Torbicka jako konferansjerka zadebiutowała w 1986 podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Od tego czasu niezliczoną ilość razy pojawiała się na scenie, prowadziła m.in. 56 finał wyborów Miss World w Warszawie, Festiwal Filmowy Summer Image, czy też Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Zawsze z klasą i zawsze im wolśniewających kreacjach, dopasowanych stylistycznie do wydarzenia. We wtorek, 17 stycznia, Grażyna Torbicka poprowadziła wraz z Jerzym Baczyńskim, redaktorem naczelnym Polityki, galę wręczenia nagród kulturalnych przyznawanych przez ten tygodnik. Dziennikarka zaskoczyła, ale i zachwyciła swoją kreacją. Tym razem, zamiast długiej, zjawiskowej sukni wieczorowej postawiła na modny minimalizm. Na ten wieczór Torbicka suknię zamieniła na damski garnitur. Smaczku prostej stylizacji dodawały długie frędzle przy rękawach i klapach żakietu. Element, który po latach powrócił do łask. Trzeba przyznać, że był to dobry wybór. Dopasowane spodnie i głęboka, elegancka czerń podkreśliły bowiem idealną figurę nastolatki, jaką wciąż może się pochwalić prezenterka. Zobacz również. Anna Kalczyńska zaliczyła wpadkiem w DD TVN. Grażyna Torbicka nie uratowała sytuacji. Wichura zaatakowała Grażynę Torbicka. Co się stało z jej fryzurą? Grażyna Torbicka mówi nam o swoim sekrecie urody. To naprawdę wystarczy, żeby tak wyglądać? Wideo.